A w dzisiejszym odcinku test nocny Xiaomi 13 Pro. Zrobiliśmy kilka takich testów na różnych smartfonach, jak i Xiaomi, jak i iPhone'ach, jak i Samsungach. I możesz porównać sobie taki test z innymi smartfonami na tym kanale. To jest szeroki kąt, więc bardzo ciemny. Wejdziemy sobie w 1X. Powinno być jaśniej i teraz będzie pewnie troszeczkę jaśniej. Czekajmy, aż sobie wszyscy przejadą. Dobra. I lecimy dalej. Szkoda, że już te sklepy są pozamykane. Jest dość późno. Fajnie było widać, ale no, trudno. Zrobimy zooma na Coffee Mini. Pięknie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, ładnie. Bardzo ładnie. Wracamy. 7, 5, 4, 3, 2, 1. I szeroki kąt będzie bardzo ciemny, tak jak widzimy. Praktycznie nie widać, co tam jest za sklepem. Ciemno. Ale zawsze tak jest, że szerszy jest cięższy, ciemniejszy. I wróćmy sobie na 1.0. Proszę, jesteśmy w 1.0. Kontynuujemy. No, ja komentuję to, co widzę na smartfonie. A widzę dość ciekawe rzeczy, no. Nieźle to wygląda, ale co będzie na YouTubie, bo to zawsze jest tak, że na smartfonie wygląda ładnie, a później takie życie, nie? BMW, nowa trójka? Nie wiem, nawet spoko, w sumie te samochody mnie nie interesują. Dobra, lecimy dalej. Tania odzież. Tutaj zawsze smartfony klękały i nie oddawały prawdziwego koloru. Ten tutaj też nie oddaje prawdziwego koloru. Ten kolor jest krwisto-czerwony. Na szerokim kącie również nie ma takiej możliwości. Na telefoto. O, tutaj nam się poprawia. I no, prawie. Nie do końca. Troszkę zbyt ciemny czerwony. Tutaj jest taki rażący, jasny. Ale jest blisko, także nie jest źle. Znowu na szerokim. Dużo ludzi się mnie pyta, a zdjęcia w nocy, pokażę zdjęcia w nocy. Co wy w nocy zrobicie zdjęcia? Czego? Może chodzicie gdzieś po nocach na tak zwane balety? Nawet na balety z takim smartfonem drogim, ja wiem. To raczej na trzeźwo, bo trochę szkoda. Na balety to się bierze taki smartfon za 500 dolarów, nie za 1500. No nie? Taki za 500 też zadzwonisz po taksówkę, zrobisz zdjęcie mniej więcej tam, wiesz. I tak później tych zdjęć nigdy nikt nie przegląda. To jest jak zdjęcia z wesela, nie? Płacisz 5 tysięcy za kamerzystę, a później nigdy tego nie oglądniesz. 99% osób tak robi. Pięknie to wygląda. Ten kościółek. Troszeczkę jest przebarwione, troszeczkę jest tutaj przesycone. Zróbmy sobie zoomka na... Ja może się zatrzymam, zrobimy zooma na Jezuska. 15. No ładnie. Wracamy. Pamiętajmy, że jest to test wideo, to nie jest jakiś twórcze, nie wiadomo co, więc tutaj będzie dużo zoomu i tak dalej. I teraz przednia kamera. Nieźle. Jak na Full HD. Nie ma zbytnio zniekształceń. No. Na smartfonie jest to mały ekran, na co będzie na YouTubie. Malutka flara, to widzimy, śmiga sobie. Patrz jak gruby, ja pierdzielę. 20 kg nadwagi, trzeba schudnąć, to jest skandal. To jest skandal. Skandaliczny skandal. Można to doświetlić? Nie, tu jest jakiś highlights, wiesz? Nie wiem co to jest, to jest chyba highlights, no. Przejdźmy na główny lens z powrotem. Budyneczek mamy. No całkiem jest nieźle.
Dziękuję.